Brat Tomasza Komendy wyjawił niewygodne szczegóły znanego Polaka, tego nikt się nie spodziewał. Tomasz Komenda zdolał udowodnić swoją niewinność przed sądem i wskazać, że niesłusznie przebywał w więzieniu przez 18 lat. Mężczyzna pragnął odzyskać wolność i wieść normalne życie, spełniając swoje marzenia, do których zaliczał przede wszystkim zalożenie rodziny. To mu się udało tuż po tym, jak opuścił zakład karny. Wtedy wydawało się, że zostawił trudna przeszłość za sobą. Mężczyzna odnalazł szczęście u boku Anny Walter, z która doczekał się dziecka. Niestety, szczęście pary nie trwało długo, a Komenda z dnia na dzień odciął się od partnerki i swojej najbliższej rodziny, która tak zajadle walczyła o niego w sadzie. Wielu komentujących wini za taki stan rzeczy majątek, który spłynął na Komendę jak grom z jasnego nieba. Więziony mężczyzna po otrzymaniu zadośćuczynienia stał się milionerem. Na jego koncie znalazło się bowiem ponad 12 milionów złotych. Może tak być, że pieniądze zawrócą mi w głowie, nie wykluczam tego, ale mam osobę, która będzie mnie pilnować. Chciałbym wyjechać, kupić dom i zec, bo wszystko, co chciałem mieć, to mam: rodzinę, syna, kobietę, wszystko jest oka, mówił Komenda w programie Uwaga TVN. Czyżby wtedy się pomylił? Komenda znowu trafił na pierwsze strony gazet, gdy jego była partnerka Anna Walter ujawnila, że na drodze sadowej będzie próbowała uzyskać przyznane jej dziecku alimenty. Tomasz Komenda ma bowiem wzbraniać się przed płaceniem 4-5 tysiąca złotych miesięcznie na swojego jedynego potomka, ponieważ uważa, że to zbyt duża kwota. Co więcej, mężczyzna miał także być agresywny wobec swojej rodziny, a jego zachowania niejednokrotnie widziało dzieci. Szybko okazało się, że Tomek ograniczył kontakt wszystkim, których znał najlepiej. Teresa Klemanska wyznała niedawno, że syn pochował jazywcami z dnia na dzień wyprowadził się z domu, zostawiając klucz do jej mieszkania na komodzie. Bez słowa wyjaśnienia odciął się od rodziny, raniąc ich uczucia. Smutne doniesienia potwierdził także jego starszy brat, który zdradził więcej szczegółów w rozmowie z Onetem. Podobno Komenda usilnie utrzymuje, że go nie zna. Bolesnie przekonał się o tym pewnego dnia, gdy spotkał brata na ulicy. Przykro się patrzy na upadek człowieka, o którego walczyliśmy. Poświęciliśmy mu połowę swojego życia, a on w parę miesięcy po wyjściu z więzienia zapomniał, kto przy nim był. Odwrócił się od nas bez mrugnięcia okiem. Zostawił nas jak śmieci. Bez słowa. Rozumiem, czemu nic nie powiedział, bo nie miał argumentów, mówi Onetowi Krzysztof Klemanski. Krzysztof Klemanski jest przekonany, że dziwne zachowanie Tomka to wynik wpływu innych osób, które starają się doradzać mu po wszystkim, co się stało. Uznaje też, że nie wcale sprawę zamieszany jest Gerard Klemanski, ich przyrodni brat, który jest owocem pierwszego małżeństwa Teresy. To właśnie on wraz ze swoją rodziną ma pomagać Komendzie. Tomek miał spełniać marzenia i spełnia, ale nie swoje. Kwestia czasu jest, gdy i Tomka zostawia jak śmiecia. Potrafili z dnia na dzień sprzedać rodzinę, więc nie będą mieli żadnych oporów zostawić Tomka, jak tylko osiągnę wszystkie swoje cele, uważa Krzysztof Klemanski. Do zaskakującej sytuacji rzekomo miała także przyczynić się ukochana Tomka, która zdaniem Krzysztofa próbowała wykorzystać sytuację, by zapewnić sobie jak najwięcej korzyści ze związku z Komendą. Anna również przyczyniła się do tego, co teraz się z nim dzieje. Korzystała, ile mogła, póki nie została odstawiona na boczny tor. Po 2 miesiącach znajomości Tomek wprowadził się do niej, a kilka miesięcy później, ciaza. A teraz wojna w sadzie, dodał brat Komendy. Krzysztof Klemanski nie może zrozumieć, dlaczego jego brat, któremu starali się pomóc wraz matka, gdy ten przebywał w więzieniu, podjął tak druzgoczace decyzje. Przykro mu, gdy spogląda na to, co się wydarzyło, bo sytuacja odcisnęła piętno także na pani Teresie, która próbowała nawet odszukać syna. Ostatecznie przekonała się, że najlepszym wyjściem będzie zostawienie go w spokoju i okazanie akceptacji.
Dala mu zatem upragniona wolność i przestała zabiegać o kontakt z nim. Jej najstarszy syn jest pewien. Za to nie koniec historii osławionego w mediach Tomasza Komendy, a na final trzeba jeszcze trochę poczekać. No cóż, jeszcze usłyszymy o Tomku, bo to dopiero początek jego upadku. Gdy się obudzi, będzie sam. Już jest sam, bo w kolonie niego pozostali tylko świetni aktorzy, którzy znikną. Gdy skończy grać spektakl, raz zniszczyli mu życie ludzie z wymiaru sprawiedliwości. Teraz robię to ludzie z najbliższego otoczenia. Serce nam pęka, ale nie możemy nic zrobić, spekuluje brat Tomasza Komendy.